Wiecie Państwo, bo to jest powszechna opinia, to jest wyjątkowa sytuacja, kiedy nie tylko fachowcy, ale i ci, którzy są użytkownikami stadionu, mają jednolitą, jednakową opinię. To była znakomita rzecz o tyle, że tutaj się zgrały wszystkie elementy. Tu był bardzo dobry projekt architektoniczny, który został, i to warto podkreślić, bo na to się jakby nie zwraca uwagę, przygotowany od początku do końca, zamknięty, bez konieczności żadnych doróbek, przeprojektowywania, bez niczego. Architekci zrobili to tak jak trzeba, od A do Z, a potem był znakomity wykonawca, który w 14 miesięcy wybudował stadion, który jaki jest, każdy widzi. Ja muszę powiedzieć, że jestem dumny, sądzę, że jest to piękny stadion i cieszę się, że dostał nagrodę. Dobrze się współpracowało z Krakowią przez te kilkanaście miesięcy? Tak, to muszę powiedzieć też, że tutaj nie było jakichś większych zadrażnień. Było to wszystko na bieżąco konsultowane, robione. Nie mówiono raz tak, raz tak. Poszło tak jak trzeba. Stadion Krakowi był bardzo potrzebny, co pokazuje frekwencja na meczach Krakowi. Niemalże komplet, prawda? 12 tysięcy osób, prawda? Także bez 60. Tak, no, znakomicie, bardzo się cieszę. I to jest właśnie taki stadion wielkościowo trafiony, takie jakie są potrzeby. A sądzę, że tu niedługo już będzie taka sytuacja, że i komplet będzie absolutny. Może się okazać, że będzie za mały. Może, ale może nie. Panie prezydencie, gdy stadion był oddawany do użytku, nie były jeszcze rozwiązane wszelkie kwestie związane z wydzierżawieniem tego stadionu. Kwota za dzierżawę i wszelkie inne formalności z tym związane. Jak to wygląda w tym momencie? To w tej chwili jest na ukończeniu umowa z Krakowią. Powinna być lada dzień gotowa i wszystko będzie dopięte, bo też nie ma żadnych tam większych różnic. Czyli jest to już blisko konsensusu. Blisko końca, już tak. Kolejną sprawą, o której się przypomina, jest zmiana własnościowa w spółce MKS Krakowia. Komarch, profesor Filipiak, jest chętny na przejęcie większej części akcji niż to ma miejsce teraz. No, bo to jest pewna kwestia, która jest kwestią dyskusyjną. Mianowicie pan profesor Filipiak chce przejąć kilka procent akcji po to, aby mieć większościowy pakiet akcji. Natomiast ja mu proponuję, że jeżeli chce, to proszę bardzo, wszystkie akcje miasto sprzeda. Ale miasto nie będzie w takiej sytuacji, że jest mniejszościowym udziałowcem, to znaczy takim, który nie ma nic do powiedzenia, a współodpowiada. I to jest twarde stanowisko miasta? Moje jest takie stanowisko. Czy w takim momencie można się spodziewać w najbliższych miesiącach takich pociągnięć, które by... Ja muszę powiedzieć, że ta koncepcja była przez pana profesora przedstawiana wiele miesięcy temu. Natomiast nie miałem teraz powtórzenia tej koncepcji, powtórzenia rozmów. Także nie wiem, czy to jest aktualne, czy nie. Ja wtedy przedstawiłem swoje stanowisko. Czyli nie jest tak, że gdzieś tutaj w gabinetach miejskich trwają prace, negocjacje? Nic mi o tym nie wiadomo. Panie profesorze, wczoraj wręczał pan medale Mistrzostw Polski hokeistów. Lodowisko również zostało w ostatnich latach gruntownie zmodernizowane przy udziale miasta Krakowa. No tak, no, przy wyłącznym udziale miasta Krakowa, albowiem, no, jak pan pamięta, było to lodowisko już w takim stanie, że wstyd było kogoś tutaj przyprowadzić. Natomiast jeżeli drużyna jest drużyną, która zdobyła po raz któryś już Mistrzostwo Polski, to wypada, żeby grała na porządnym lodowisku, tym bardziej, że też są zainteresowani. No, stadion był pełny, lodowisko było pełne wczoraj. Nawet kilkadziesiąt czy kilkaset osób, około 200 podobno, nie było w stanie wejść na to lodowisko. No, to jest wyjątkowy mecz, powiedzmy sobie, bo normalnie jest mniejsze obłożenie, ale też już grają w godziwych warunkach po prostu. Panie prezydencie, wspomnę jeszcze o hali Krakowi. Jedna jest zaprojektowana przy stadionie, druga hala stulecia. Jak wyglądają
sprawy związane z ewentualną budową, kontynuowaniem tego pomysłu na, tak, na halę Drag Krakowi. A hala Krakowi, Krakowia w swojej historii jeszcze nigdy nie była właścicielem hali sportowej, co aż no, trudno uwierzyć, prawda, że tyle sekcji sportowej, tyle lat. I przymierzamy się do budowy tej hali na końcu ulicy Fosza. Jest to hala wyjątkowa, albowiem jest to hala, która ma być dostosowana także do uprawiania sportu przez niepełnosprawnych. No niestety PFRON odmówił współfinansowania, dlatego to się wszystko troszeczkę odwlecze. No ale tutaj jesteśmy bardzo, no, że tak powiem, nastawieni na budowę tej hali. Natomiast hala przy stadionie jest już kwestią dalszych lat. W tej chwili o niej nie mówimy, bo no, też nie można wybudować, wie pan, w mieście kilku samych hal, prawda?